wszystkich zgromadzonych dzisiaj przed wrocławskim ratuszem. Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie drastyczne ograniczenie środków finansowych na utrzymanie szkół i placówek w tym roku i rewolucje w organizacjach pracy szkół na rok szkolny 2013-2014. Zaplanowane w budżecie na ten rok środki finansowe na wrocławską oświatę są zaniżone i dostosowane do wstępnej prognozowanej subwencji oświatowej, która wynosiła 139 milionów złotych. Ostateczna subwencja na ten rok wyniosła około 146 milionów złotych. Zwiększona część oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 6 873 104 złotych przyjęta na sesji Rady Miasta w maju bieżącego roku jako dochód ma zmniejszyć deficyt budżetowy miasta Wrocławek, a właśnie ta kwota brakuje w wrocławskiej oświacie. To jest akurat tyle, co utrzymanie teraz zlikwidowanych 150 etatów nauczycieli i 40 etatów pracowników niepedagogicznych. Zdajemy sobie sprawę, że każda jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje za niską subwencję oświatową z budżetu państwa i musi także finansować oświatę z dochodów własnych, czyli podatków lokalnych, CIT, PIT, ale są to przecież pieniądze podatników, mieszkańców Wrocławka i oni mają prawo współdecydować, czy te środki przeznaczać na oświatę, czy na inne cele. Miasto Wrocławek z własnych środków przeznacza na oświatę tyle, co przeciętnie każdy samorząd, licząc oczywiście przedszkoli, które są zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego. Nie można mówić, że miasto dokłada do oświaty. Tyle a tyle. Trzeba mówić, inwestujemy w dobrą edukację, dla dobra rozwoju przyszłości młodych Wrocławia. Wydaje się, że od kilku lat pani skarbnik upodobała sobie oświatę jako źródło oszczędności. Dajemy pani skarbnik czerwoną kartkę. Uczestniczyliśmy w pikiecie pod Ministerstwem Edukacji Narodowej, domagając się m.in. wyższych nakładów na edukację, wstrzymania zwolnień nauczycieli, likwidacji szkół, wstrzymania prac nad zmianami w karcie nauczyciela. I niestety w tym samym dniu byli w Ministerstwie Edukacji Narodowej przedstawiciele korporacji samorządowych, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich itd. Wołaliśmy, żeby przyłączyli się do naszej pikiety, no niestety nie chcieli się przyłączyć. Tak wygląda walka samorządów o wyższe nakłady na edukację. Podstawowym źródłem tak masowych zwolnień we wrocławskiej oświacie są, tak jak powiedziałem, zaniżone w stosunku do potrzeb budżety szkół. Gdyby w grę wchodził tylko nisz demograficzny i nowa podstawa programowa, zwolnień było w 5 razy mniej. Stąd likwidacja etatów na świetlicach, bibliotekach, etatów specjalistów, nauczycieli specjalistów, czyli pedagogów, psychologów, dzielenie klas niejednokrotnie liczących powyżej 22 uczniów w szkołach podstawowych, zwiększając tym samym liczbę uczniów pozostałych w klasach. Słowem, pogorszenie warunków nauczania. To nasze dzisiejsze spotkanie, ta nasza pikieta, to oczywiście jest ta czerwona kartka dla Wydziału Edukacji za strategię wrocławskiej oświaty, gdzie ma być zwolnionych około 200 osób. A także, proszę Państwa, dzisiaj spotkanie na rok szkolny 2013-2014, bo obawiamy się, że tych zwolnień może być jeszcze więcej. Także przeciwstawiamy się wspólnie, jako Związek Nauczycielstwa Polskiego i NZZ Solidarność, żeby tylu zwolnień nie było. Wspólnie, jako Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego i Szefostwo Solidarności, żądamy likwidacji wrocławskich, nie zgadzamy się na likwidację wrocławskich szkół, drastycznych pogorszeń warunków nauczania poprzez łączenie grup na lekcjach wychowania fizycznego i techniki, likwidacji świetlic i bibliotek szkolnych, etatów pedagogów i psychologów. Jeżeli, proszę Państwa, ktoś twierdzi, że ograniczamy liczbę pedagogów, psychologów,
nauczycieli biblioteki czy świetlicy i to ma polepszyć nasze warunki pracy i ma być nasza młodzież wykształcona i mamy porównywać w rankingach ze szkołami toruńskimi, bydgoskimi, niech ktoś mi wytłumaczy, w jaki sposób ma to się odbyć. A także to, co jest bardzo ważne, braku strategii rozwoju włocławskiej oświaty. Bo my dzisiaj dowiedzieliśmy się, kiedy przetrug służbowy, że tyle będzie zwolnień. Sądziliśmy, że w zeszłym roku, kiedy straciło blisko 75 osób pracę, sądziliśmy, że w tym roku będzie mniej. W październiku dowiedzieliśmy się, że ma być likwidowany zespół szkół numer 5 i to ponad 70 osób traci pracę, że to już jest koniec. Natomiast od lutego, marca dowiedzieliśmy się, że tych zwolnień będzie około 200. Solidarność pracowników oświaty i szkolnictwa wyższego Kulak Ziemi Dobrzyńskiej oraz zarząd oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego we Włocławku sprzeciwiają się polityce drastycznych ograniczeń finansowych miasta Włocławek w szkołach i placówkach oświatowych. Nie zgadzamy się na likwidację włocławskich szkół, drastyczne pogorszenie warunków nauczania poprzez zwiększenie liczebności uczniów w klasach, połączenie grup na lekcjach wychowania fizycznego i techniki, ograniczenie działalności świetlic i bibliotek szkolnych, etatów pedagogów i psychologów, brak strategii rozwoju wrocławskiej oświaty. Przypadło mi w udziale jeszcze raz podziękować wszystkim uczestnikom, gościom, policji, straży miejskiej, dziennikarzom i mieszkańcom Włocławka, którzy nas wspierają.